Panie Dawidzie, panie Dawidzie! Jest pan tam? Czemu ty mnie kurde wołasz, stary? Czekaj, bo policja tu jest blisko. Czekaj, czy on tu coś kombinuje? On tu tak se stoi? Co ty? Panie policjancie, ja mam do pana pytanie. Jaki mamy dzisiaj dzień, bo mi już moja czasoprzestrzeń się zagięła. Ja już nie wiem, czy dzisiaj jest wtorek, czy dzisiaj jest sobota. Niedziela? Niedziela jest, Dawidzie, niedziela jest, a niedziela to jest dzień święty, dzień panie święty. Panie Mr. Dog, proszę nas wypuścić, chcemy iść z okazji do niedzieli. Church. nie mów tak, ale taka jest prawda. Ale to jest fajne, Mr. Dog, no. No właśnie, to jest ten. Dobra, no panie policjancie, a jaka jest godzina? Bo ja też tak, ja w ogóle jestem, ja mam wrażenie, że ja nic nie widzę. Jakieś okno by się tu przydało, żebyśmy no widzieli, co się dzieje. 6:10. Dobra. Mr. Doc, ja potrzebuję prowiant. O, ja też. Bo jestem głodny, cztery, kurczę. Ale coś takiego normalnego, nie? A może niekoniecznie jakiś... Co? Tort! A kto ma urodziny? Nie wiem, pewnie Mr. Doc. Pan ma urodziny? Serio? Panie Dawidzie, pora zaśpiewać 100 lat, uwaga. 100 lat, 100 lat. Wypuść nas tej paki. Tak, hej. Wypuść nas tej paki. Jak brzydko. Jeszcze raz. Jak brzydko, no przecież to jest zaśpiewane elegancko. O nie, nie, dobra. Talent do my, kiedyś wygrałem My Music Poland, czy jak to się tam nazywało? The Voice of Poland. Nie patrz się. Ja? Nie patrz się. Kto? Kurde, uderzył mnie. Panie policjancie, dobra, czy może pan to zamknąć, bo ja będę jadł tort teraz. Ja odkładam sobie tutaj tort. Kurde. Jakiego masz lifehacka, o co chodzi? Patrz, jak podejrzysz na sam koniec, to nie jest cię w stanie uderzyć. No, bo o to chodzi, no. O to chodzi. Dobra, słuchaj Dawidzie, jest akcja, czy ty masz ten strój? Mam. No, ubierz, pokaż, zaprezentuj jak wyglądasz w tym stroju. Czekaj. Ja muszę zobaczyć, czy będzie widać pod tobą ten strój więźnia. No ewidentnie, no nie widać. No nie widać, no dobra, widać tylko gębę żaby, to można by trochę zdradzić. A ty coś widzisz, czy tak w dół? Tak musisz w dół oczy chyba robić, co? Nie, git, widzę git. No ale zabawne! Dobra, słuchaj. Dawaj no to, ciasto. Jak ja już postawiłem tu. No tak, no to daj zjeść. Ale, no to zjedz, jak se sięgniesz pod, dobra, czekaj, zrobię ci dziurę, jedz. Skąd ty masz spluwę? Nie mogę ci tego powiedzieć. To jest sekretna rzecz. Co? To jest sekretna rzecz, człowieku. Taki dym, nie? Potem ci powiem. Dobra. Potem. Dobra, no to słuchaj, wychodzimy stąd. W ogóle nie mów o tym tak głośno, bo się skapną. Dobra, dawaj, buduj to. Wychodzimy stąd. Dawaj, tyłem. Aha, no tak, przecież mamy wyjście. Dawaj, tutaj. I teraz słuchaj, akcja jest taka. Ale ubierz się też to. A, no zapomniałem, przepraszam. Dobrze, że mówisz. Dobra, słuchaj, wychodzimy stąd. I teraz jaki jest plan na dzisiejszy dzień? Podchodzimy do tego ziomeczka, on jest głupi jak but, nie? Więc normalnie mówimy mu, że jesteśmy w jakiejś tam delegacji policyjnej i po prostu przyszliśmy zwiedzać więzienie, jesteśmy nowymi policjantami. On się na bank na to nabierze, on nas oprowadzi, może znajdziemy jakieś fajne wyjście do ucieczki, wiesz o co chodzi? Dobra. Czekaj, po prostu blisko. Dobra, wychodzimy tędy, zapraszam. Dobra, dawaj. Jesteśmy tutaj, patrz, jesteśmy po tej stronie tego. Kurde! Dobra, czekaj. Inny pies, tam jest inny policjant. Tu, chodź, przechodzimy, pyk, dobra. Ja mówimy normalnie, nie? Wy normalnie, tak? Tylko tak możesz lekko zmodulować głos. Dobra. 3-4 godziny. Dzień dobry! Dzień dobry, witam pana policjanta, pana sierżanta, prawda? My przyszliśmy zwiedzać, jesteśmy nowymi kadetami. Witam. Jesteśmy nowymi kadetami, przyszliśmy zwiedzać więzienie, będziemy tutaj pracować. Ja tak, ale najpierw zanim pracę, to może jakiś makowiec, co? Tak o, na przywitanie nowych, na służbę, co? Chlebem i solą się wita, z tego co wiem. Jakim chlebem? Jak makowcem, jakimś ciastem? Albo, tak. Albo makowcem, jakie kawa, ciasto, wie pan, jak to jest. Racja. Jest, o, jest, jak o, marzyłem no, o tym. Marzyłem o tym. Dobrze, myślę, że będziemy jedli w drodze. O, a kto ma urodziny? A kto tu już... Pan ma urodziny, no to wszystkiego najlepszego, dużo zdrówka, szczęścia, lepszej roboty i no i co? No i 100 lat. Jak to się mówi? Ha, 10 lat! Chyba stu! Przepraszam, koledze się zera. Zera się mylą. Jeszcze lepsze! 100 lat! Przy tych więźniach! Macie przedmioty policyjne? No tak jak widać mamy strój, ale brakuje nam jeszcze pistoletu i pały. O, no, jakbyśmy dostali tą grać. Byłoby miło. Yeah, boy. Mamy sobie zabrać, dobrze. No to ja wezmę biorę baton. Ja wezmę tą elektryczną, albo nie, biorę taką zwykłą. Zwykłą wezmę, ona jest najlepsza. Ja biorę baton, a ma to kopa, panie. Jak co? Możesz fakturkę? Czy wziąć... Oczywiście, jeszcze jak. Jaką fakturkę? O, tu jest jeszcze paralizator.
Bo wiesz, do czego służy paralizator? Do paralizowania! Nie, 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 do lizania pary! Ale śmiechom nie było końca! Dobrze, w takim razie... Nie, nie oprowadził nas! Panie policjant! No nie. Powiedział, oprowadź. Że pan nas oprowadzi. Jak pan ma na imię w ogóle? Przedstawmy się, ja jestem Mariusz. Ja jestem Krzyś. A pan? Arek, Arek. Witam cię, Arku. Mam Cześć. Nadzieję, że dobrze się dzisiaj czujesz. Dobrze, no w takim razie przejdźmy, miejmy to już za sobą. Im szybciej poznamy więzienie, tym szybciej tak, będziemy panie. Działać. Panie, bo tu nie, 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 pa, nie, do więźniów, więźniowie później, więźniowie nie są ważni. Nas nie interesują, właśnie, będę takich tu my meli na służbie. My musimy wiedzieć, gdzie co jest. Tutaj już wiemy, że tu jest rygor wiek zwiększony. No, no, nie trzeba, nie, oni nie, się nie. poradzą. Oni są w rygorystyczny rygor tu jest. To... Mr. Dog, znaczy, panie policjancie, chodźmy. My, nie, my nie chcemy, chyba że... Ale to pan z daleka pan patrzy. Tu zostanie, pan daleka dobra, patrzy, dobra? Pan tu zostanie, co pan mam, tu... Co my im możemy dać do jedzenia? Pan tu zostanie i pan słucha, jak coś załatwia. O, to, no najlepsze, dobrze. W takim razie idziemy im to dać. Welcome in Texas, więźniowe. Witamy, dostajecie. Ale szpetni. Macie tu żarcie, to jest wszystko, co dla was zostało. Proszę, bardzo smacznego, no. Daliśmy im. Słyszy, że tu policjant. Siedzą, widać z pyska, że nie zasłużyli na wolność. Dobra. Grzeczni jak puderlaki. Dobrze jest. Chodźmy. W takim razie, panie policjancie, w którą stronę? Tu za mną? Dobrze, idziemy w takim razie. Piękny macie deptak. Piękny, prawda, spacerniak. Bardzo, bardzo przestronny. Bardzo elegancko się to prezentuje. To jest to? Myślę, że fajne. Sam kopałem, sam pan kopał to wszystko tutaj? Ona się spać chce, ja cię sunę. Te służby takie ciężkie w Stanach. O nie, bo mój kolega upadł. To widzisz, wstawaj, bo jak leżysz, to widać ten pomarańczowy strój. Już stał. Panie komendarz. Sorry, już leżeć więcej nie będę, bo A ja mam pytanie, panie policjancie. Które miejsca w tym więzieniu najlepiej jest pilnować? Ponieważ największe ryzyko jest ucieczki więźniów w tamtym miejscu. Czekaj, gdzie moje maniery? No, on się spytał, kurczę, skąd jesteśmy? Ja jestem z Teksasu. Ja jestem z... Rumunii. Ło, daleko. Daleko. Mogę nawet mówić po tym, brazylijsku trochę. Tak, a ja umiem po polsku. Powiedz coś. I'm from Texas. My name is... jak to było? Mariusz. Mariusz. I'm from Poland. Haha, yeah. Let's go. Good. Sweet. Dobra. W takim razie, wróćmy do tego pytania, co zadałem. Które miejsca są takie najbardziej, jak to się mówi, newralgiczne? O, też bym chciał to powiedzieć. Dobra, mi się wydaje, że najbardziej narażone są mury, a nie jakieś drzwi. Jak przez mur ma taki mały tu, prawda, dredziasty przeskoczyć? A co to znaczy te X i D, takie duże? Właśnie, co to jest? Ja mam 38 lat, że śmieszne. Sypią się mury? To co to za... Może nie rozmawiajmy na spaceraniach, bo więźniowie słyszą, że się mury sypią. Czyli to znaczy, że X i duże D to równa się beka, tak? Aha. Okej, okay, bo nie czaiłem. Z betonu takiego starego? No dobrze. Ale w którą stronę my teraz? Aha, tam idziemy, tak? Dobrze, idziemy w takim razie. Ło, co to za budync? Dobra. Co to za tower? Czy to jest... Co to jest za miejsce? Ej. Co to za building? Ja bardzo wygląda ciekawie, zobaczycie? Dobrze. Czemu są płytki? Czy tu więźniowie nie mogą wtedy wyjść? Łatwo. Wow, co to takiego jest? No dobra, ale tunel. Dokąd to prowadzi? Długo się ciągnie. Wow, a tutaj co mamy? O. Więź. Czemu ten więzień stoi na kamerze? Co on robi? Co on wyprawia? Co ty robisz? Nie mogę go ściągnąć, nie umiem. O nie, jak Arnold? O nie, to jest niepoważne. O! Spadł! Dobrze, został spałowany. O ja! Czemu tu nie ma w ogóle więźniów? No właśnie, czemu nie ma więźniów? Gdzie oni się podzieli? Bieda w tej Polsce, czy taki każdy grzeczny, że nie kradnie? właśnie. Bo wyszli? To jest więzienie dla takich małych? Co? Aha, złych ale tam ludzi? Widzę, jest jeden na górze. Jest, troszkę ich tu... A tu też są, a to jakiś shulker box. Nie wiadomo po co. No dobrze,
Dobrze, no bardzo, bardzo ładne to więzienie, bardzo ładne więzienie. Bardzo mi się podoba. A gdzie jest wejście do więzienia? O, właśnie. Też chciał to wiedzieć. Tu żeby był jeden policjant, ale znikł. O, no to smutna informacja bardzo. Tu trzeba iść? Gdzie ty idziesz? Kakiwać nie da. A nie, tu się nie da. Tu, dobrze, idźmy za panem policjantem, co nas oprowadza, on się zna. Dobrze, w takim razie, w którą stronę Prowadź, Abrek. Do tego miejsca, gdzie pan nas prowadzi. O, tu. Tu pompki są z tamtej strony, a z tej nie ma. Dobra, nieważne. Dobra, wow. Mamy... A tu jest jakieś wyjście na prawo, nie? Co to tu jest? Panie Abreczku, jak ładny człowiek. Czy tu sobie tak mogą więźniowie wychodzić po prostu i chodzić po całym więzieniu? I can prowiant policjant Abrek, because... Oh, thanks. O, i on, ma pan dzisiaj, widzę, bardzo dużo tortów przygotowanych na... Thank you for cake. Na tą, prawda, uroczystość. A tutaj, a to co to jest? Dokąd my idziemy? OSN, magazyn. Magazyn, okej. A to wygląda, to wygląda jak jakaś... Praca niewolniejsza? Jak w łazienka to wygląda tu. Jak zlewy jakieś z lustrami. Praca niewolniejsza, hej. No dobra, a w takim razie, czekaj, co ty robisz? Co ty wyprawiasz, panie wariacie? Dobra, a gdzie jest wyjście z więzienia? Bo ja już szczerze mówiąc, straciłem orientację w terenie, od kiedy tu weszłem. Siedem. Wow! Where is this za mną? Going? Dobrze, idziemy w takim razie. Wow! You are not finished here? Nie wiem, o co chodzi. Jakieś napisy mi wyskakują. I don't know English. Jak ty jesteś z Teksasu? Gdzie? Bo mi się zgubił kolega! Ale tam jest brazylijski. Panie kolego! I'm here! Ja! Here, Ida! I'm coming! Okej. Okay. Oh, right. Dobrze. Piece of cake for me. Wow! Jaki day from Texas? Place. Yes, I'm from Texas. I live in the California six years. On jest Mariusz, a nie Dave. Mariusz, no. Mariusz. Which is Dave? Mariusz, from Texas. You are. Yeah, I am Dan. I understand. Mario. Bros. Mario Bros from Italy. But I worked for California. Dobra, gdzie my teraz idziemy, przepraszam bardzo. Aha, fajnie. Here is escape. No. To jest niebezpieczne. Escape. Z angielski dangerous. Tutaj jest escape. Jak? Pan Mr. Doc. Dalej, co tu się wyprawia? Escape is here. Dobra. Można uciec. Bo ja się tu za ten... Dobra, może to więzienie jest naprawdę bardzo duże, chyba nam nie starczy czasu na to, żeby je całe zwiedzać. Tam do pociągu? Do pociągu trzeba iść? Ale to może, wie pan co... I can't break this windows. I pociąg... Ojoj. Mój kumpel zawsze zostaje w tyle. Mówi pan, że co? Co z pociągiem? Co z pociągiem? O co chodzi z pociągiem? Jedno z wielu? Jedno z wielu wyjść, że pociąg What jest jedno is z wielu this? Wyjść. Co ty wyprawiasz? Co to jest, że tutaj place? Bardzo dziwne miejsce, bardzo dziwne macie tu budownictwo. Nie będę ukrywał. Panie Mariuszu, gdzie pan poszedł? W budowie. Dobrze, panie Mariuszu, my chyba musimy się już zbierać powoli. I love this place, I like this police station. Bardzo, tak, będę tłumaczył, bardzo piękna polska policyjna stacja. Bardzo mi się podoba. Trzeba pomóc komplowi w potrzebie. Już cię puszczam, Proszę Thanks, bardzo. Dzięki. Bardzo mocna ta policyjna pała. Czemu dziwni? Ej, chwila, idę po ciasto. Ale nie dziwni, dobrze. My w takim razie będziemy się zbierać, panie policjancie. Selawi chyba. Jak to się mówi? Bonjour. Oho. Dobrze. Chwila, stop. Jaki stop? O co chodzi? Nie no, zwijaj się. Czekaj, o co chodzi? W czym tkwi problem? Zdejmij czapkę? Nie, pani po... Słyszy pan? Tam ktoś uciekał! Widziałem! Tam i w lewo! W lewo, musi pan go złapać! Dobra... Stary, czemu ty od razu nie uciekłeś? Uciekaj stamtąd, ja stamtąd już poszłem, stary, jak on się zaczął domyślać. Już lecę. Ja idę tu celić, stary. Dobra, już, musimy wejść tyłem jakoś. Albo dobra, wejdź od przodu, to nie ma znaczenia. Nie, no przecież mamy przecież tego. Ja mam łom, ja w ogóle się stary zapomniałem, ja przy nim tym łomem normalnie rozwalam kratę. Dobra, tu przechodzisz sobie, dobra, elegancko. Ty, otwierasz moją tom,
Tu jest twoje. Wiem, bo to jest ciasto. Aha. Aha, że jeszcze moje ciasto będziesz jadł, tak? A i całe ciasto mi zjadł. Dobra, wracaj do siebie. Idę. Mamy przejście przecież, o. Dobra. O. Musisz zamurować tam. Dobra. Tak, jest. Dobra, jest, no to stary, ściągaj strój, chowaj go gdzieś, bo on się nie zorientował. Dobra. Wiemy, dobra, jak wygląda sytuacja. Ogólnie, tak jak on powiedział, pociąg. Na nim się trzeba skupić. To jest nasza szansa na to, żeby się... Czekaj, idzie tu. Dzień dobry. Panie policjancie, cały dzień pana nie było. Jak można długo tutaj czekać na pana? Mister Doc, głodni. Proszę, jakieś jedzenie. Widzieliście ich? Jakich? Nie. Kogo? Przyszli tutaj jakieś dwóch, dało nam mięso, ale zgniłe. Dały pan nam coś normalnego właśnie, do jedzenia. Właśnie, no właśnie, oni dali... Ale oni się wydawali spoko chyba, czy nie? Oni, znaczy oni tacy trochę nas wyzywali, nie będę ukrywał, mi się troszeczkę smutno zrobiło. Oni udawali jakiś... Ale kto mógł udawać, no chwila! Panie policjancie, Texas. Ja... A, ja wiem co to ten, Texas. To jest w... Ja nie umiem angielski. Ameryce. W Ameryce? A. Dobra, możemy jakieś jedzenie. Ja życzę panu, jak coś zobaczymy, od razu panu powiemy. O, kolejny torcik urodzinowy, jak miło. No, dobrze. No i pięknie. Życzę panu, by miał pan codziennie urodziny.